Siemaneczko wszyscy widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii, która nazywa się roboczo Bitwy Klanowe. No i taka krótka informacja na początek. To nie jest seria, w której będę opowiadać o bitwach między moim klanem a innymi klanami. Tylko to będzie seria, w której będę opowiadać o powtórkach moich klanowiczów. Albo też może zrobię takie wyjątki, na przykład pokażę wam wasze powtórki, tylko opowiem wam właśnie na koniec, jak właśnie podesłać moją powtórkę. A raczej waszą powtórkę, bo ja będę o niej opowiadać, a wy po prostu mi ją pokażecie. No i przy takim trochę długim wstępie, no to zostawcie jeszcze subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek, żebyście nie przegapili następnych filmów na tym kanale. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się film podobał, a jak się wam film się nie podobał, to zostawcie łapkę w dół i wtedy będę wiedzieć na przykład, czy dalej chcecie oglądać tą serię, czy jednak nie. Nie zapomnijcie też napisać komentarz na przykład z propozycją na następny film, albo z oceną filmu, albo na przykład co poprawić, więc teraz zacznijmy tą bitewkę. Jeszcze taka jedna informacja, zanim puścimy ogólnie tą powtórkę, no to chcę tylko powiedzieć o losowaniu i o sytuacji ogólnie. No to jesteśmy na mapie Port Yamato, losowanie z samymi szóstkami, co jest według mnie bardzo rzadkim zjawiskiem, bo często raczej się losują dwa różne tiery czołgów. I widzimy, że tutaj dominują raczej czołgi ciężkie typu ARL, M6, TOG 2 i dwie fałki, czyli będzie tutaj bardzo dużo życia do zabrania. Bitwa jest z wykonania mojego klanowicza, pana Artura. Jak widzimy, jest w plutonie z innym moim klanowiczem, pewnie wykonują zadania klanowe, co raczej jest możliwe. Dobra, chyba już wszystko powiedziałem, no to teraz przejdźmy do tej bitewki. Dobra, no to po długim mówieniu, no to poczekajmy na rozpoczęcie tej bitewki. No i raczej będę ustawiać taką kamerę, tak jak będzie celować mój tutaj widz, który będzie robić właśnie tą powtórkę. No i może podczas tej bitwy powiem trochę o tym pojeździe, o moich jakby doznaniach podczas bitewek, a raczej walce z tym pojazdem. No powiem wam, co mi się na przykład podobało w walce z nią, a co mi się nie podobało w walce z tym pojazdem. To może zacznijmy od tego, co oferuje jego działo. No to według mnie to działo, no to przede wszystkim ma tylko damage, no i może penetrację, bo raczej ten pojazd skutecznie przebija swoich przeciwników. A jeżeli chodzi o damage, no to zadaję tutaj 400 damage, co według mnie na szóstych poziomach to jest kosmos. Raczej mało jaki czołg może równać się z tym wynikiem. Dobra, no to są chyba jedyne takie zalety, czyli penetracja i damage. A reszta jakby statystyk tego pojazdu to jest tragiczne. Tak jak widzimy, przeładowanie w tym pojeździe wynosi ponad 17 sekund, co jest według mnie bardzo długo. Na przykład chory typ, który bije po więcej, no to ładował o wiele szybciej od tego. Ale to jest złe porównanie, bo to jest dyszka, tu widzimy walkę szóstką. Ale tak jak ja gram misem, no to ładuję 12 sekund, a to jest tylko poziom wyżej, więc 5 sekund różnicy to też jest to dość dużo jak na jeden poziom. No dobra, koniec gadania. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym, że mamy tutaj też słabą celność i tragiczną czas celowania, przez co oznacza, że nie możemy tym snajpić ani długo skupiać, bo będziemy bardzo narażeni na ostrzał. A dlaczego narażeni na ostrzał? Bo właśnie teraz powiem o pancerzu tego pojazdu. Jeżeli chodzi o pancerz, no to niestety tutaj jedynie czym możemy tutaj odbijać, no to wieżyczką, chociaż nie zawsze, bo tutaj mamy bardzo duży garnek oraz może tą skątowaną górną płytą, ale tutaj w tę płaską górną płytę nie będzie wchodziło, w dolną płytę też będzie raczej wchodziło, więc tutaj w tym pojazdem nie oczekujcie rykoszetów. A nawet dla was będzie lepiej, bo będziecie mogli go bez problemu przebijać. Dobra, no to powiedziałem już o dziale, powiedziałem o pancerzu, no to została tylko do opowiedzenia mobilność, bo kto by słuchał maskowania i zasięgu widzenia. Ale mogę krótko powiedzieć, że tutaj zasięg widzenia raczej jest kiepski, bo radzieckie czołgi raczej słyną ze słabego zasięgu widzenia. A kamuflaż, no to jak na czołg ciężki, no to też nie jest taki zły. Dość niski jest ten pojazd, co oznacza, że może dość ciekawie się chować. Ale teraz takie pytanie, kto będzie kampić czołgiem ciężkim? No niestety. Tak się zdarza, że te czołgi są pokarane, no i tymi pojazdami nigdy się nie kampi. Ale dobra, no to wracając do tematu mobilności. No to jeżeli chodzi o mobilność, no to
bo to ten czołg jest nawet całkiem zwrotny jak na czołg ciężki, jedzie całkiem znośnie. Obrót to to niestety jest trochę gorszy, ale no mobilność no to jest taka, że czołg dojedzie do pola bitwy. Może nie będzie pierwszy, ale dojedzie do pola bitwy i będzie mógł wykorzystać swoje działo potężne, bardzo potężne, naprawdę. Więc teraz krótko podsumuję. Mamy tutaj pojazd, który bije za dużo i skutecznie oraz taki, który dojedzie do pola bitwy. I sądzę, że najlepiej to po prostu tym grać, że podjeżdżasz do przeciwnika i potem się wycofujesz. Czyli ogólnie to jest taktyka na wymiany, czyli że ty strzelasz za 400, przeciwnik strzeli za 200, no i to będzie dla ciebie opłacalne. Dobra, no to teraz wracamy do bitwy. Udało nam się dotychczasowo zrobić 2000 damage oraz 2 fragi. I mamy teraz wyciąg sami na dwóch. Czy bohaterowi i członkowi mojemu klanu uda się to wykonać? No to dowiecie się teraz. Widzimy, że tutaj nasz bohater będzie jeździć. O właśnie, podjeżdża pod tej strony, żeby zniszczyć Skodę. I właśnie została wykryta. Właśnie ją wykryliśmy. I mam tutaj piękny strzał wykonany, trzeci frag i kolejny damage. M6 się od nas odbija, no mówię, że ten pojazd potrafi odbijać. Może nie zawsze, ale no... Jeżeli źle przymierzy w ten pojazd, no to jest to źle. No i teraz trafił nasz garnek, no i widzicie, że bez problemu przebił. Ale na szczęście udało nam się przeładować i M6 została zniszczona. Bitwa kończy się zwycięstwem. Mamy tutaj odznakę mistrzowską, specjalistę, 2500 damage'a. 4 fragi. W bitwie zostało zarobione 42 tysiące kredytów, czyli można powiedzieć, że czołg całkiem dobrze nadaje się do zarabiania. O ile mamy konto premium, bo tutaj jest pokazane, że zarobki z konta premium są, więc zarobki są wyższe. Pamiętajcie, jak macie konto premium, to zarabiacie więcej. Można też powiedzieć, że wynik to jest najwyższy w całej drużynie, nawet w obu drużynach, i najwyższy wynik expa też pod względem dwóch drużyn. Jak widzieliście, to była bitewka w wykonaniu pana Artura. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał. No i też nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i dzwoneczku, żebyście nie przegapili filmów na tym kanale. Zostawcie też łapkę w górę, jak się wam film podobał, łapkę w dół, jak się wam film nie podobał. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.